Także tutaj, proszę Państwa, bardzo ciekawe. Papież mówi o Jezusie Chrystusie, on jedynym jest synem, a ten Bóg jedynym jest ojcem. No ale kto jest tym ojcem? No dalej, no. No gdzie ten Jahwe? No gdzie ten Jahwe? I tak krętu wętu, Państwo, zobacz. A potem, że wszyscy jesteśmy synami Bożymi. No ale kto jest tym ojcem, skoro papież mówi tutaj o tym Bogu Jahwe, do zrozumienia daje ludziom, że Jezus do niego się modlił. Miał ojca Jahwe. Gdzie to imię? 6000 razy występowało w Biblii. Gdzie ono jest? Kto to zmanipulował? Czy Krystyna Pawłowicz? Na pewno nie. Ona jest wierna i posłuszna temu, co klechy postanowiły. Także, proszę Państwa, i drugie przykazanie znikło i wszystko znikło. Wszystko znikło. Także, proszę Państwa, wzloty i upadki, a straszne załamanie się prawdy. Pszenica, życica. Przyszły wilki. Przeciwnik, który wznosi się ponad wszystko, co chce boskiej czci, zasiądzie w świątyni Bożej. Biblia mówi, apostoł Paweł zapowiadał. Wszystko jest w Biblii. No kim był ten Jahwe? No czemu on zciemnia? Nie mówi, nie kontynuuje o Jahwe. No gdzie jest Jahwe? Gdzie jest ten ojciec? No bo Jezus wszedł w rolę ojca, przecież ta trójca, przecież te cuda, to teraz im głupio jest właśnie, jak z kościołów teatry porobili, proszę Państwa. I głupio im się teraz w ogóle przyznać, po co ta trójca, komu była potrzebna, po co to życie pozagrobowe, bóstwo Marii, Teotokos, 531 rok, to dopiero wtedy powstało w VI wieku.